No to w takim razie bardzo serdecznie wszystkich licznie zgromadzonych, myślę przede wszystkim online, witamy na naszej debacie o tytule Transformacja, energia i kultura. I to jest w ogóle zderzenie słów, które nieczęsto są zestawiane ze sobą, dlatego mam nadzieję właśnie, że ten panel będzie bardzo ciekawy i interdyscyplinarny. I w ramach wprowadzenia przeczytam fragment tego opisu, który mogliście widzieć na stronie. Trudno o równie ważne wyzwanie cywilizacyjne, które ma jasne naukowo-techniczne rozwiązanie i jednocześnie w tak dużym stopniu zależy od kontekstu społeczno-kulturowego. O tym kontekście społeczno-kulturowym będziemy rozmawiać z naszymi gośćmi. Przypomnę, że profesor Naomi Oreskes, która wczoraj miała wykład otwarcia, w jednym z innych wykładów dostępnych online opowiadała o innej z katastrof, która na szczęście już jest za nami. Chodziło o dziurę ozonową. I w okolicach lat 90. no właśnie opowiadała o tym, jak pojawił się ten problem, naukowcy podnieśli alarm i szybko znaleziono rozwiązanie techniczne, względnie proste. Zamieniono jedną substancję na drugą i na tym się, można powiedzieć, temat skończył, a naukowcy dostali Nobla pokojowego za uratowanie świata. Taka optymistyczna historia. I profesor Oreskes w tym wykładzie mówi, że no właśnie sam fakt, że zaczęła używać innego sprayu do włosów, nie sprawił, że musiała porzucić swoją tożsamość, nie sprawiło to, że jakoś musiała zmienić swój tryb życia. Większość ludzi pewnie nawet się nie zorientowała, że byliśmy u progu bardzo poważnego problemu, który udało się przezwyciężyć. Niestety tym razem sprawa wygląda inaczej. Naukowcy mówią, tym razem nie będzie tak prosto. Tym razem zmiany muszą być szerokie, głębokie i to nie jest kwestia jednego czy drugiego wynalazku, pstryk i problem zniknie, ale my musimy zmienić siebie jako społeczeństwo, musimy zmienić naszą gospodarkę i musimy zmienić po prostu to, w jaki sposób żyjemy. I jedną z rzeczy kluczowych dla życia i dla rozwoju cywilizacji jest to, w jaki sposób pozyskujemy energię, w tym wypadku energię elektryczną. Wszyscy się zgadzamy, że musimy odejść od paliw kopalnych, wszyscy się zgadzamy, że im szybciej, tym lepiej, ale pozostaje to pytanie, jak? Bo łatwo jest powiedzieć 2050, 2030, czy może jutro. No, łatwo jest to powiedzieć, ale no, trudniej jest to zrobić. Szczególnie, że jak mówię, to nie jest kwestia tylko i wyłącznie wynalazków czy rozwoju technologii, ale też tożsamości. I kończąc ten wstęp, pochwalę się, że byłem w zeszłym tygodniu w Turowie i zaopatrzyłem się tam w 70, książkę z okazji 70-lecia Zakładowej Orkiestry Dętej, Kopalni Węgla Brunatnego Turów. Pozwolicie, że przeczytam wam hymn Turowa. Marsz Turowa. W szkole uczono nas wylatuj nad poziomy. Dla turoszowskiej braci to normalna rzecz. Węgiel każdego dnia my w trudzie fedrujemy, ponad poziom wznieść pragniemy pospolitą rzecz. Płynie struga węgla tak jak rzeka płynie, stukot taśmociągów nam odmierza czas. Już na kładu góra gdzieś w obłokach ginie, na jej stromych zboczach rośnie młody las. Idzie brać wesoła, trąby marsza grają, barwne pióropusze rozkołysał wiatr. Za taką załogą ludzie spoglądają. Ojciec idzie z synem, z bratem idzie brat. Bis. Ojciec idzie z synem, z bratem idzie brat. Czasami mruknie ktoś, idą śląskie pierony, duma nam twarz rozjaśnia i rozpiera pierś. Kopalnia nasza tu i tu rodzinne domy. Dla nich praca, dla nich życie, dla nich nasza pieśń. Z tej perspektywy pytanie o to, no jak się pozbyć kopalni, zamknijmy kopalnie, zwolnijmy górników, zamknijmy elektrownie, trochę innego nabiera wydźwięku, no bo co powiedzieć tym ludziom. Nasz panel ekspertów zmierzy się z tym trudnym pytaniem. I ponieważ pytanie nie jest czysto techniczne, to mamy bardzo szeroką reprezentację. Pani profesor, doktor habilitowana profesor UJ Aleksandra Wagner z Uniwersytetu Jagiellońskiego jest z wykształcenia socjolożką, więc powie nam więcej no właśnie o tych badaniach społecznych. Maria Andrzejewska jest dyrektorem UNEP GRID, czyli Programu Narodów Zjednoczonych do Spraw Środowiska i Światowej Bazy Zasobów o Ziemi. Światowej Bazie Zasobów...
Chodzi o to, że pani wie, co my mamy w tym środowisku i w naszych zasobach. Redaktor Jakub Wiech z portalu Energetyka 24, specjalizujący się w tematyce energetyki, generalnie też w kontekście geopolityki. Profesor Szymon Malinowski, który no, też wielkie zasługi ma w tym, że od lat mówi o tym problemie i wszystkim nam go uświadamia. Więc nie tylko z fizyki Uniwersytetu, Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, ale też z portalu Nauka o Klimacie. I Wojciech Kukuła, prawnik z Client Earth, no ponieważ też mamy tutaj prawników, no bo jeśli chcemy dokonać jakiejś zmiany, to też bez zmian prawnych się nie obejdzie. To kto chciałby się zmierzyć z górnikami? Tak. Myśląc o tym, jak prowadzić ten dyskurs społeczny, czyli na razie zostawiając to, czy to jest jedno, drugie, czy piąte rozwiązanie techniczne, myślę, że zwróciłbym się do profesor Wagner z właśnie tym pytaniem, jak w ogóle tą rozmowę zacząć, bo jasne, że powiedzenie górnikowi, który ojciec idzie z ojcem, z bratem idzie brat, powiedzieć mu, no po prostu źle robisz, niszczysz naszą planetę, no to nie jest sposób na przekonanie. Dziękuję bardzo za zaadresowanie do mnie tego pytania, nad którym się mamy teraz półtorej godziny właściwie wspólnie tutaj zastanawiać. No, to jest, jak Państwo wiecie, pytanie bardzo trudne. Natomiast ja bym go troszeczkę rozszerzyła, dlatego że robiąc wprowadzenie, powiedział Pan, że bardzo ważne tutaj jest to, w jaki sposób, albo kluczowe, w jaki sposób my pozyskujemy energię. I jednocześnie zestawiamy te dwa słowa, kultura i energetyka. Więc my jak definiujemy kultury energetyczne, to definiujemy to troszkę szerzej. My w naukach społecznych mówimy o tym, że to jest, że bardzo kluczowe, istotne jest nie tylko to, jak społeczeństwa pozyskują energię, ale też jak ją przetwarzają, jak z niej korzystają, jak ją magazynują, jakie z niej robią użytek, jakie wokół tego narastają znaczenia, w jaki sposób się utożsamiają poszczególne grupy. I górnicy rzeczywiście, w ogóle górnicy, nie tylko ci, którzy są związani z kopalnią Turów, wykształcili przez wiele lat bardzo silny etos pracy. I ten, nawet ten hymn, który pan cytował, on podkreśla takie zasadnicze wartości, które są związane z wydobyciem węgla, z ich pracą zawodową. Solidarność, prawda? Czyli na przykład to, że pracowali w grupie, że pracują w grupie, że muszą na sobie polegać, że było to przekazywane z ojca na syna. Zobaczcie państwo, jak bardzo niebezpieczna jest to praca, jak ona, jaka jest też jakby niestabilna, jak przez wiele lat przynosiła wiele zagrożeń dla rodzin górniczych. Moja rodzina pochodzi z Rudy Śląskiej i kiedy mój dziadek stracił nogę w wypadku w kopalni, to rodzina popadła w bardzo dużą biedę. To oczywiście było też wiele lat temu, ale i teraz ta bardzo ryzykowna praca musiała być jakoś nagradzana, prawda? Jakoś pozycjonowana wysoko, więc też rzeczywiście ona uległa pewnego rodzaju takiej mitologizacji. Była definiowana w kategoriach heroicznych, była mocno związana też z przyczyn historycznych, z patriotyzmem, też z religijnością, czyli z takimi rzeczami, które spajały tą społeczność. I co tutaj się liczyło? No właśnie etos pracy, kompetencje, umiejętności. Te umiejętności były bardzo cenne. I do tego wszystkiego jeszcze towarzyszyła temu taka narracja, że od tego zależy dobrobyt kraju i jego rozwój i jego wysoka pozycja, rozwój cywilizacyjny i tak dalej. Teraz bardzo trudno jest to oczywiście zmienić tak z dnia na dzień. I teraz ja nie mam takiej odpowiedzi, tak co ludziom trzeba powiedzieć. Ja bym odwróciła to pytanie, nie co im trzeba powiedzieć, tylko jak w ogóle z nimi rozmawiać, tak żeby zaczęłabym chyba od tego, że ich trzeba słuchać, że to się powinno zdarzyć jakby też dużo wcześniej, że proces transformacji z jednej strony jest rozciągnięty w czasie, ale z drugiej strony my tego czasu nie mamy. Tutaj się pojawia kolejny wątek, do którego pewnie potem chciałabym nawiązać, czyli tej pilności i tego, że jak my popatrzymy sobie na takie teorie normatywne w socjologii, czyli jak to w ogóle zrobić, żeby to było tak etycznie i dobrze, no to właśnie czas to jest jeden z zasobów, które my musimy poświęcić po to, żeby wypracować model
pożądany w danym regionie. I nawet teraz, jak my ciągle pracujemy też nad tym, próbujemy się dowiedzieć, co to znaczy sprawiedliwa transformacja, ciągle są nowe konkursy Unii Europejskiej, która prosi o to, żeby to próbować definiować, tak, żeby dać takie wytyczne czy takie narzędzia, co to znaczy ta sprawiedliwa transformacja. Są do tego odpowiednie narzędzia, też fundusze. Ale tak naprawdę ona zawsze, to się zawsze sprowadza do tego, że ona musi być zdefiniowana razem z ludźmi, których będzie dotyczyła w regionach, prawda, lokalnie też. Czyli z jednej strony wypracować jakieś zasady, których się będziemy trzymać, ale z drugiej strony to są zasady rozmów i dialogu. Czyli zacząć od tego, jakby odwrócić to trochę, nie od tego, że mamy jakąś propozycję i teraz chcemy was do tego przekonać, tylko zmieniły się warunki, zmieniło się otoczenie. Musimy na tą zmianę zareagować, bo ona jest niezwykle istotna. Musimy ją zareagować razem, bo to nie jest tylko problem górników, tylko wszystkich nas. I może zacząć właśnie od tego, co jest ważne. Jest taki model, który ostatnio jest też mocno nagłaśniany czy promowany. Jak ten proces podejmowania decyzji odwrócić? Nie od tego właśnie jest decyzja i teraz zobaczmy, jak możemy was przekonać albo jak to możemy zaadoptować, tylko co jest dla was ważne, dla was, co jest dla różnych grup ludzi ważne, gdzie my się tu możemy spotkać. Potem, co jest wiadome, co już wiemy, a gdzie ewentualnie są te elementy, których nie wiemy. Następnie, co jest możliwe, co my w tej chwili możemy zrobić i ewentualnie co będziemy mogli zrobić za chwilę, ale bez też takiego uciekania w przyszłość i w przyszłe technologie, które mają nam wszystkie problemy rozwiązać. I dochodzimy wtedy do punktu, co możemy zrobić razem. Więc nie przedłużając tej odpowiedzi, powiedziałabym, tak bym powiedziała do górników, zastanówmy się, co możemy zrobić razem. I wchodzi nam tutaj temat lobbingu, o którym też mieliśmy w naszym opisie, że no różne grupy będą lobbowały każda w swoją stronę, więc mamy już i lobby węglowe, i lobby jądrowe, i lobby OZE, i lobby gazowe. I niektórzy mówią o czystych intencjach, no tych, którzy chcą ratować środowisko, a inni mówią o tym, że każdy ma produkt do sprzedaży. Więc może oddając głos profesorowi lub Jakubowi, bardziej od strony tej technicznej, jak albo prawnikom, jak na ten lobbing się zapatrujecie? Bo jasne, rozmawiajmy z górnikami, ale jeśli ich argument jest, no, mamy węgiel, on jest tani, no to jest bardzo dobry argument. Jak nie wiem, lobby prośrodowiskowe może dyskutować z takim argumentem? Zostałem wywołany do tablicy i ja mam kłopot, bo moje stanowisko jest w zasadzie ortogonalne do całej dyskusji, która jest tutaj. Ale może powiem dlaczego. My podchodzimy do problemu w ten sposób, jak podchodzimy do wszystkich innych rozwiązań, które tak naprawdę spowodowały ten kryzys, w którym teraz mamy do czynienia i w którym jesteśmy. I nie jesteśmy na etapie, żeby deliberatywnie, spokojnie podjąć odpowiednie decyzje. W zasadzie sytuacja jest taka, że tak powiem, pali się Pearl Harbor, czy stoją wojska niemieckie pod Moskwą i teraz my tutaj zaczynamy dyskusję na temat taki, że może by ewentualnie poprosić kogoś, żeby coś zaczął robić i zastanowił się, co z tym problemem rozwiązać. Jak ten problem rozwiązać? Zmarnowaliśmy ostatnie 40 lat, kiedy był czas na właśnie tego typu rozwiązania i w tej chwili nie ma wyjścia, trzeba po prostu wziąć się do roboty. Ja wiem, że mamy ogromny problem społeczny właśnie związany z wielką nieświadomością skali zagrożenia, przed którą stoimy. Właśnie prowadząc dalej w ten sposób dyskusję, my w zasadzie utwierdzamy wszystkie strony, że no to jest no jeden normalny problem, który trzeba przeprowadzić, porozmawiać, no i się jakoś tam w cudowny sposób rozwiąże. Ja z przerażeniem patrzę na tego typu podejście, bo to, jak już bardzo dobrze widzimy, po różnego rodzaju skutkach podejmowanych decyzji,
Od lat wiemy, że trzeba te ograniczać, reformować energetykę, robić transformację energetyczną. My cały czas bujamy w obłokach. No i teraz pytanie, co z tym robić? Ja jestem fizykiem. Ja nie do końca wiem, co z tym robić, bo przespaliśmy ten moment, kiedy można było zrobić coś w sposób właśnie spokojny i taki wyważony. No jedyny sposób, żeby przekonać wszystkich do szybkiego działania, to podnieść larum, prawdziwe larum. My tego nie robimy. My mówimy, no tutaj jakieś niebieskie rozwiązanie, zielone rozwiązanie, coś wspaniałego, że tak powiem, samochody elektryczne załatwią nam sprawę, a może jeszcze jakiś cudowny proszek zrobimy, którym będziemy mogli posypać, że tak powiem, domy staną się zeroenergetyczne czy cokolwiek innego. I efekt mamy, jaki widać, prawda? Oprócz tego, że wszystko się wali z klimatem, to wali się też ekonomia. Popatrzmy teraz na ceny gazu i na ceny energii i myślę, że najbliższy rok czy dwa lata to będą rzeczywiście tą sytuacją, gdzie zapuka do nas, do bram prawdziwy kryzys z tej dziedziny, co jest jeszcze drobiazgiem w stosunku do kryzysu energetycznego. I będziemy szukać rozwiązań nie tam, gdzie są, odłożymy inne rozwiązania, ludzie będą, że tak powiem, szukać tych rozwiązań nie tam, gdzie są. Ja się tego bardzo boję. Ale mówi pan, że do tej pory właśnie wszyscy ignorowali, więc zgadza się, że w Polsce w dużej mierze po prostu przez te dekady ignorowaliśmy problem, ale nasi zachodni sąsiedzi wzięli się za potężnie zakrojony program reformy energetyki, tak zwane Energiewende. Myślę, że redaktor wie z chęcią, wyrywa się do odpowiedzenia czegoś o Energiewende. Czy naszym sąsiadom się udała ta transformacja? To, czy się udała, czy się nie udała, zależy od zdefiniowania celu. Jeżeli mówimy o ratowaniu klimatu, to się nie udała i się nie uda, bo ma błędne założenia. To znaczy, nie można walczyć z klimatem, jednocześnie wycinając energetykę jądrową, w jej miejsce wstawiając w pewien sposób nowe bloki węglowe i jeszcze utrzymując węgiel w miksie energetycznym przez 16 lat dłużej niż atom. Atom w Niemczech, te 6 reaktorów, które w tym momencie tam działa, zostanie wyłączone w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy. Te elektrownie są wyłączane przedwcześnie. One mogłyby swobodnie jeszcze dłużej pracować, generować czystą energię, a generują jej bardzo dużo. Dla porównania, w 2020 roku niemieckie elektrownie jądrowe o mocy około 8 gigawatów wygenerowały więcej energii, czystej energii, niż ponad 50 gigawatów mocy zainstalowanej w fotowoltaice. To jest, powiedzmy, skala, którą możemy przyjąć, żeby porównać, ile tutaj mamy współczynnika wykorzystania mocy z tych technologii. I Niemcy te pozostałe reaktory jądrowe chcą zamknąć. Tego się nie da usprawiedliwić klimatycznie. Ja to nazywam zbrodnią klimatyczną. To jest może bardzo mocne słowo, natomiast uważam, że jest adekwatne, chociażby w stosunku do tego, o czym mówił pan profesor. To znaczy, my nie mamy już czasu i nie mamy też takiego, może u niego w ten sposób. W tym momencie nasza transformacja energetyczna to już nie jest konkurs piękności. Nas już nie stać na to, żeby sobie tak fetyszyzować różne technologie i mówić, że no teraz będziemy się dekarbonizować tylko źródłami odnawialnymi, a atom idzie do wycięcia, bo nam się tak podoba. Nie. Jesteśmy w sytuacji, kiedy nasz okręt tonie, a my jedno z kół ratunkowych wyrzucamy sobie przez burtę, bo nam się nie podoba jego kolor. To jest bez sensu. Natomiast jeszcze odnosząc się do, bo tutaj Energiewende to jest taki temat ściśle geopolityczny, który jest związany po prostu z tym, że Niemcy sobie zrobili transformację energetyczną, która po pierwsze ma pobudzić wewnętrznie ich gospodarkę, bo warto zauważyć chociażby, jak tam wygląda sfera finansowania systemu źródeł odnawialnych, który Niemcy postawili od zera w bardzo krótkim czasie. 20 lat ten sektor OZE w Niemczech to jest element gospodarki, który przyczynia się do większego udziału w PKB niż sektor motoryzacyjny. To jest potężna kopalnia pieniędzy. I oni postawili to od zera w 20 lat, bazując tylko na funduszach ich własnych obywateli. Bo źródła odnawialne w Niemczech są finansowane głównie na pomocą tak zwanej EEG Umlage, czyli opłaty pobierania z rachunków indywidualnych za energię elektryczną. I to jest taki samograj gospodarczy, który oczywiście obniża emisję, bo to nie da się ukryć, że Niemcy obniżyli swoje emisje, natomiast efektywność tego procesu jest bardzo wątpliwa. To znaczy Niemcy tylko dlatego osiągnęli swoje cele klimatyczne rok 2020, że mieliśmy szczęście w nieszczęściu, przyszła pandemia
i wyhamowała nam przemysł i transport i tak dalej. I poleciały emisje na łeb, na szyję. Teraz już wzrastają. Co ciekawe, największym źródłem energii w Niemczech w ciągu tego roku, 2021, jak na razie, jest węgiel kamienny i brunatny. To jest dramat. To jest naprawdę coś niesamowicie nie do pomyślenia, jeżeli chodzi o dojrzałą technologię i dążenie do neutralności klimatycznej. Natomiast jeszcze tak troszeczkę nawiązując do sprawy Polski, bo to też jest warte podkreślenia w kontekście chociażby tego, od czego pan zaczął, czyli tej pięknej poezji na temat Turowa. Ja się bardzo uśmiechnąłem, bo od kilku tygodni skrzynki dziennikarzy energetycznych są bombardowane podobnymi mailami, właśnie taką poezją bojową, która zagrzewa do walki i hasłami typu wszyscy jesteśmy górnikami. Jeżeli chodzi o tą naszą poezję tyrtejską i ten wezwanie do walki o Turów z punktu widzenia energetyki, to jest trochę inny temat, bo my faktycznie nie możemy wyłączyć tego kompleksu, technicznie rzecz biorąc. Natomiast z perspektywy Polski my mamy spaczoną optykę tym, że jesteśmy takim węglowym rodzynkiem. Mamy najwyższy udział węgla w miksie w całej Unii Europejskiej. 96% węgla kamiennego w Unii jest wydobywane w Polsce. Mamy wyższy udział w miksie węgla niż Chiny. I my przez ten pryzmat patrzymy na rzeczywistość. I moim zdaniem, jeżeli chodzi o zmianę, którą trzeba wdrożyć, czy to rozmawiając z górnikami, czy w ogóle ze społeczeństwem, jeżeli chodzi o transformację, trzeba postawić bardzo jasno, czas węgla się skończył. To jest paliwo, z którego wychodzą nawet Chiny już w tym momencie, czyli największy węglowy potwór, można powiedzieć, świata. Więc musimy jasno to komunikować, że nasze narodowe złoto w tym momencie jest już bardziej kulą u nogi. No, tylko nie jest łatwo to komunikować i myślę, że o tym będziemy jeszcze wracać. Natomiast mam wrażenie, że Wojciech Kukuła chciałby polemizować. Polemizować. Dziękuję bardzo za zaproszenie. W ogóle jeszcze tylko króciutko o organizacji Client Earth, gdzie pracuję na co dzień. My jesteśmy organizacją pozarządową zrzeszającą prawników pracujących na rzecz ochrony środowiska. No ja się w wielu miejscach zgadzam z tym, co dotychczas zostało powiedziane. Może poza tym punktem, że jakby Energiewende w Niemczech to jest zbrodnia klimatyczna. Uważam, że to mimo wszystko za mocno mógłby oczywiście ten system efektywniej działać, no ale myślę, że jednak jako kraj to możemy się sporo nauczyć od naszych zachodnich sąsiadów i przyglądać w wielu miejscach, no też sporo rozwiązań kopiujemy. W ogóle myślę, że ja chciałem akurat coś pozytywnego powiedzieć dla odmiany, bo tutaj tak się trochę przerzucamy no, tym negatywnymi różnymi aspektami tej naszej codzienności klimatycznej. To ja jestem w Client Earth prawie 7 lat, to myślę, że jednak nawet w Polsce ta debata klimatyczna i świadomość tutaj tak szerzej w społeczeństwie poszła bardzo mocno do przodu. No ja pamiętam, jak pomiędzy COP-em w Warszawie, szczytem klimatycznym, a w Katowicach, jeżeli chodzi o zainteresowanie mediów mainstreamowych, ludzi, jakby świadomość tematu, no to nie była ziemia. Ja pamiętam kilka lat temu no, temat jakości powietrza w ogóle był kontrowersyjny w Polsce i nie istniał. I powiedzmy, to był taki pierwszy przełom, gdzie kwestie związane z koniecznością lepszej ochrony środowiska, myślę, przebiły się do szerszej świadomości, no i klimat w następnym kroku. I myślę, że tutaj z tą świadomością jest coraz lepiej, nawet na poziomie decydentów. Tylko to, gdzie my mamy w Polsce problem, tak patrząc na co dzień, to jest taki, bym powiedział, paraliż decyzyjny na poziomie politycznym, żebyśmy moglibyśmy no, dużo więcej zrobić i to dosyć szybko, no bo też pan pytał na początku o lobbying. No lobbying to jest jakaś normalna rzecz regulowana ustawowo i to jest gdzieś na świecie normalne, że różne biznesy przychodzą do władz i gdzieś próbują sprzedawać swoje rozwiązania. No tylko jakby taka jest rola państwa, żeby podjąć decyzję i na coś się zdecydować, w co wchodzimy. No a w Polsce no, mamy tutaj szereg niestety negatywnych przykładów, gdzie moglibyśmy coś zmienić, odwrócić w miarę szybko, chociażby pierwszy z brzegu i taki najbardziej jaskrawy to jest ta ustawa odległościowa, tak zwana antywiatrakowa, która już ponad 5 lat obowiązuje i gdzieś tam jej no, szersza nowelizacja coraz niżej spada w rządowej zamrażarce i słyszymy co kilka miesięcy, że ustawa zostanie zliberalizowana, no ale nic się w tej sprawie tak naprawdę
nie dzieje. No i już w tej chwili no nie ma nowych projektów na rynku, które mogłyby być zrealizowane, jakby uwzględniając te obostrzenia. Także to jest taki jeden przykład. Myślę, że też tutaj nie pomaga bardzo duże powiązanie w Polsce biznesu energetycznego i polityki, że tutaj w zasadzie prawie cały sektor energetyczny jest państwowy i no, dużo mamy w międzyczasie uzgodnień, może za dużo, tak przykład tej tak zwanej umowy społecznej z górnikami chociażby, które do niczego nie prowadzą. I tu się zgadzam całkowicie z panem profesorem, no, że tu trzeba po prostu robić więcej, szybko bić na alarm. No i gdzieś też zgadzam się z panem redaktorem, że no to są czyste dane, tak, że w zasadzie węgiel kamienny w Unii Europejskiej no to wydobywamy tylko my. Jeszcze troszeczkę Czesi. No i ta transformacja to jest po prostu coś nieodzownego, co i tak prędzej czy później nastąpi, niezależnie jakbyśmy się tutaj nie zapierali. No, nawet na takiej czysto biznesowej stopie no, to paliwo no, jest w takiej formule, jak my to w Polsce robimy, wydobywamy to gdzieś globalnie. Nawet pomimo tego teraz, ja oceniam krótkoterminowego mimo wszystko kryzysu energetycznego, cenowego w Europie, no to branża węglowa no nie ma przyszłości, zwłaszcza w Polsce. Także tyle może tytułem uzupełnienia, odniesienia się. No i co w tej sytuacji robić? No myślę, że właśnie podjąć szybko proste, myślę, decyzje na poziomie politycznym typu odblokowanie energetyki wiatrowej na lądzie. No my jesteśmy jednak w innym miejscu niż Zachód, niż chociażby Niemcy. Mamy sporo do poprawy, a myślę, w mojej opinii, bardzo sobie no, przeszkadzamy bezsensownymi regulacjami, których nawet ten państwowy biznes energetyczny, który pewnie by inwestował z chęcią w takie źródła i w miarę szybko, no nie chce. I takich przykładów jeszcze można kilka wymienić. Dziękuję. Tak, ja myślę, że skoro doszliśmy do tematu zasobów, czy to węgla, czy to wiatru, to pani dyrektor, oddamy głos. Ja chciałam jeszcze, zanim przejdę do zasobów, chciałam skomentować tutaj to, co pan Wojciech powiedział, bo faktycznie w 2013 roku była konferencja w Warszawie. I zdecydowanie w ostatnich latach zainteresowanie tematem mediów, osób przeróżnych rośnie, tylko równocześnie rośnie nam stężenie poziomu CO2 w atmosferze. I to nie wiem, nie jestem w stanie tego porównać, ale pamiętam, jak w 2013 na stadionie Cristina Figueres mówiła o tym, że czy państwo sobie uświadamiacie, że właśnie przekroczyliśmy poziom 400 jednostek PPM-u. A dzisiaj mamy 418, panie profesorze, chyba, tak? Natomiast, że tak powiem, w ekwiwalencie to przekroczyliśmy 500. To znaczy licząc inne gazy cieplarniane i to grubo. No więc właśnie, to jest jak gdyby taki komentarz, że okej, mówi się multum, mówimy bez przerwy. Codziennie jest niemalże konferencja na temat zielonej odbudowy, zielonej transformacji, co trzeba zrobić i tak dalej. I ja też mam wrażenie, że my stoimy w miejscu. Że naprawdę ta zmiana idzie tak powoli i jest tak trochę, nie wiem, każdy się okopuje, bo każdy uważa, że dlaczego ja mam być pierwszy, bo to będę ponosił koszty, bo będę... Oczywiście nie wszyscy są tacy, którzy widzą w tym swój biznes i możliwość jakby też, znaczy wykorzystanie tej zmiany do zbudowania swojego biznesu. I to są pewne działania, które są ważne, ale są też biznesy, które się w jakiś sposób utożsamiają. Zapewne jest to oczywiście sterowane poprzez headquarters, które, czyli najczęściej są to koncerny globalne, które odwołują się do celów zrównoważonego rozwoju w swoich działaniach, które przyjmują cele globalne dla całych koncernów, które później muszą być gdzieś w poszczególnych krajach wdrażane. I to jest bardzo ważne. I to jest bardzo ważne, że takie rzeczy się dzieją. I że są podejmowane przeróżne inicjatywy, które prowadzą do
zmniejszania tak naprawdę, prób zmniejszenia emisyjności. Bo tutaj jakby mamy, rozumiem, że też nie wiem, jak pan sobie zaplanował tą dzisiejszą dyskusję, no, ale mówimy o możliwościach innego wytwarzania energii i wtedy mówimy o energii odnawialnej i szeregu innych rozwiązań. I mówimy też o efektywności energetycznej, czyli przede wszystkim zmniejszenia zapotrzebowania na energię. I tak w zasadzie chyba wszyscy też zgodzimy się z tym, że no nie możemy się zastanawiać tylko nad tym, jak zmienić sposób produkowania energii, czy cieplnej, czy elektrycznej, tylko również jak zmniejszyć zapotrzebowanie, czyli energochłonność poszczególnych sektorów. Bo bez zmniejszenia tej energochłonności, chyba mówi się o przynajmniej 50% do 2030, czyli jakby równolegle zmniejszamy energochłonność, z drugiej strony zastanawiamy się, jak tą energię produkować na nowe sposoby, to bez zmniejszenia energochłonności nie będziemy w stanie, no pewnie pan profesor się zgodzi, że i tak jest ciężko, będzie to prawie niewykonalne osiągnięcie tych celów zero neutralności klimatycznej i zmniejszenia emisji, tak żeby powstrzymać wzrost atmosfery nawet poniżej 2 stopni. Natomiast to są jak gdyby takie 2 kluczowe elementy i tutaj w każdym tym jak gdyby ścieżce jest cała masa różnych dylematów i możliwych rozwiązań, więc tutaj o tym mówimy, ale faktycznie zgadzam się, to po prostu my powinniśmy się w tej chwili skupiać na ograniczeniu zużycia energii. I bardzo możliwe, że ten drastyczny wzrost cen gazu i energii wpłynie na to, że chociażby my we własnych domach będziemy trochę bardziej oszczędni i przez to być może też nauczymy się w pewnym chociaż tym jednym małym wątku i trochę inaczej funkcjonować. Tak, na pewno się z tym zgadzamy, że nie ma żadnego jednego złotego rozwiązania, że właśnie wyciągniemy różdżkę, pstryk i ta jedna technologia zmieni nam, rozwiąże cały problem i potrzebujemy działać równolegle na wielu różnych polach. Przypomniało mi się właśnie z Norwida, że klaskanie mając obrzękłe prawice lud woła o czyny. Więc właśnie pytanie o te czyny, bo o efektywności energetycznej mówi się, myślę, od dawna, no i jeszcze pamiętam, jak kupowało się żarówki żarowe i wtedy mówiło się, że jak się pozbędziemy tych żarowych i zamontujemy LEDy, no to o tyle procent spadnie, że problem się rozwiąże. Wszyscy wymieniliśmy już chyba żarowe na LEDy, już 10 lat od tego czasu minęło, no ale no pojawiły się nowe źródła, więc to pytanie, jak głęboko możemy tą efektywnością energetyczną zajść, bo w którymś momencie no dochodzimy do tego, że no tej energii po prostu potrzebujemy. Coraz mniej, ale nie jesteśmy w stanie zejść do zera. Profesor, wcześniej... Ja chciałem tylko tak trzy słowa skomentować. To, na co chciałem zwrócić uwagę, nie chodzi o sektory zużycie, spadek z emisji, tylko chodzi o spadek emisji z całej działalności ludzkiej. Znowu, nie dzielmy tego na sektory, bo jeżeli zaczynamy myśleć wąsko, to przestajemy postrzegać całość problemu. 100% się zgadzam z panią, że energooszczędność jest potrzebna, ale po to, żeby energooszczędność, że tak powiem, była elementem systemu, to ona musi być wbudowana w system. Energooszczędność i nieemisyjność. Do tej pory my nie próbujemy w ogóle wbudować tej energooszczędności i nieemisyjności w system, tylko szukamy rozwiązań, które, jak widać na przykładzie LEDów, kompletnie się nie sprawdzają, bo LEDy spowodowały gwałtowny wzrost, że tak powiem, zanieczyszczenia światłem i na przykład ogromny problem ze spadkiem liczebności owadów na świecie. Więc te wszystkie rozwiązania są traktowane osobno, są rozwiązaniami wyrywkowymi i nie mamy czasu na takie wyrywkowe rozwiązania. Pani profesor? Tak, jeżeli mogłabym króciutko się odnieść do kilku rzeczy. Tyle pojawiło tematów, ale tak, ja się zgadzam z tym, że to jest niezwykle kompleksowy problem i może w pierwszej kolejności do tej pilności. Myśmy zrobili takie badania, w którym porównaliśmy dyskurs medialny, który toczył się wokół właśnie COP-u warszawskiego i katowickiego i spodziewaliśmy się, że takie były te wstępne założenia, że być może to, że właśnie niewiele się dzieje, jest związane z tym, że ten denializm klimatyczny, zaprzeczanie w ogóle zmianom klimatu albo
tak zwany miękki denializm, czyli na przykład odsuwanie tego, rozmiękczanie, mówienie, że wyszukiwanie takich dodatkowych argumentów, że to wzrasta. I okazało się z tych naszych badań, które prowadziliśmy Uniwersytet Jagielloński z Uniwersytetem w Oslo i z King's College w Londynie, okazało się, że byliśmy zaskoczeni, że tak się nie stało. Natomiast to, co zauważyliśmy, to czyli jakby widać było, że bardzo wzrosła ekspozycja medialna, że jest coraz więcej treści i że problem jest uznany, że jest coraz więcej takich jasnych komunikatów, że to jest ważny bardzo problem, ale właśnie niekoniecznie przekładało się to na działania i na czyny. Nie szedł zatem taki postulat wezwania do tego, że należy zacząć coś robić, a jeśli już, on był bardzo ogólny, czyli coś trzeba zrobić, ale nie szła za tym dyskusja o tym, co właściwie powinno być zrobione. Wyeliminować słomki. I myśmy sobie tak właśnie wymyślili, że to jest kwestia właśnie tego rozpoznania takiej pilności. Jest taka też koncepcja, która mówi, że żeby doszło do zmiany społecznej, to musi być bardzo wyraźny imperatyw tej pilności, że to trzeba zacząć zmieniać tu i teraz. I wspomnę jeszcze o jednych badaniach, które też przeprowadziliśmy z kolei analizując to, jakie w ogóle ludzie mają wizję przyszłości w związku z energetyką. Próbowaliśmy to odtworzyć, analizując trzy takie obszary i tego, jak się zmieniały dokumenty polityczne i tego, jak to było przedstawiane w mediach różnego typu i też jak postrzegają to ludzie, którzy się identyfikowali z różnymi sektorami, czy to politycy, lokalni działacze, aktywiści. I udało nam się właściwie wyodrębnić trzy takie różne wizje tego, jak ta transformacja energetyczna ma wyglądać, ale może to tutaj, co właśnie było ciekawe, że to wychodziło dużo szerzej, poza zmianę technologiczną. I to ja właściwie tutaj, mówiąc o tym, że musimy z ludźmi rozmawiać, nie mam na myśli tego, że mamy z nimi rozmawiać, czy odejść od węgla, czy nie. Bo wiadomo, że to jest też decyzja i odpowiedzialność rządzących, że oni w pewnym momencie podejmują decyzję, wybierają jakąś ścieżkę i tą ścieżkę realizują. Ale z drugiej strony ci, którzy biorą udział w tych dyskusjach, oni te perspektywy otwierają, prawda, poszerzają, wprowadzają dodatkowe do niej elementy. I na przykład w związku z tą transformacją energetyczną istnieje taka też narracja, trochę kontrnarracja do tego, co zostało powiedziane o Energiewende, że tam chodziło też o to, żeby świat się zmienił, tak? Żeby ludzie zaczęli funkcjonować inaczej, żeby zmieniły się też relacje pomiędzy ludźmi a energetyką. I na przykład, jeżeli mówimy o energetycznej oszczędności i o efektywności, to to jest filar, to jeden z filarów tej transformacji i to jest też teraz wyraźnie dyskutowane, ale z drugiej strony zobaczcie Państwo, że to też czasami działa jak wytrych, dlatego że nie bierzemy pod uwagę tego, że dane pokazują, że im więcej mamy energooszczędnych urządzeń i im więcej ich mamy w domu, tym więcej zużywamy energii. To jest tak zwany efekt odbicia i on powoduje, że my po prostu wtedy korzystamy więcej i więcej, więc potrzebna jest jakaś zmiana, taka głęboka zmiana, która w ogóle prawdopodobnie zmieni nasze relacje człowieka z przyrodą. I to nie znaczy, że my musimy teraz ją zacząć projektować, bo rzeczywiście decyzje są potrzebne, ale ten proces się zaczął i musimy w niego się jakoś, znaczy go rozumieć też lepiej i uwzględniać te różne narracje i różne rozwiązania i też o tym z ludźmi rozmawiać. Dlaczego to jest konieczne? Dlaczego zmiany są konieczne? A nie kwestionując oczywiście tego, że są konieczne. To może podatki. Może po prostu tak wywindować ceny, żeby ludzie oszczędzali, faktycznie mieli efektywność energetyczną po to, żeby koniec z końcem związać, albo bez tego, po co mają właściwie tą efektywność ograniczać. Natomiast jeśli właśnie rosną ceny gazu, rosną ceny prądu elektrycznego, no to naturalnie widzimy, nawet jeśli nie obejrzeliśmy filmu Można panikować, to widzimy, że to jest pilne, bo z miesiąca na miesiąc płacimy coraz więcej za prąd. No, tylko nie jestem pewien, czy to szerokie poparcie społeczne zyska postulat zwiększmy podatki. Czy wy jako prawnicy widzicie takie instrumenty, bo myśląc o polityku, no to koniec końców myślimy o tym, że ktoś wprowadza ustawę, która wprowadza jakąś zmianę. Czy widzicie narzędzia, które faktycznie mogłyby w jakiś sensowny sposób wprowadzić nas na tą ścieżkę dekarbonizacji? Jakby ustawa wiatrakowa, to rozumiem, że to jest jedno. Tak, no trzeba też jakby mieć świadomość, że my jako Polska oczywiście funkcjonujemy dzisiaj w Unii Europejskiej.
I no tutaj duża część tych regulacji gdzieś decyzji, powiedzmy, jest podejmowana w Brukseli co do przyszłości transformacji energetycznej, no ale jeżeli porównamy jakby wizję państw Zachodu i Polski, no to my tutaj no nie mamy za wiele do zaoferowania w takiej dłuższej perspektywie. Tak? Ja myślę, że w krótkim terminie to na pewno rządzący powinni się skupić na łataniu dziur i wprowadzaniu takich no, efektywnych, łatwych zmian typu zniesienie tej ustawy odległościowej czy sprawniejsze wdrażanie programu energetyki wiatrowej na morzu, gdzie też tutaj ostatnio się pojawiły spore wątpliwości prawne z zakresu akurat prawa konkurencji, no i tego typu kwestie nam tutaj nie pomagają, no ale jeżeli spojrzymy na Zachód, no to w wielu miejscach na świecie funkcjonują takie przekrojowe prawa klimatyczne na poziomie krajowym. My mamy coś takiego na poziomie unijnym, już weszło w życie i obowiązuje też w Polsce bezpośrednio od końca lipca tego roku. To jest rozporządzenie Europejskie Prawo Klimatyczne mówiące, że właśnie musimy jako cała wspólnota zmniejszyć emisje o co najmniej te 55% do końca dekady i wyzerować je netto do najdalej do 2050 roku. No i jakby teraz Polska musi te cele i to jest obowiązek prawny uwzględnić we wszystkich swoich działaniach i też strategiach, także do rewizji. No na pewno są pilne i niedawno zresztą przyjęte nasze plany energetyczne, polityka energetyczna Polski, Krajowy Plan na rzecz klimatu, na rzecz energii i klimatu i tak dalej. No ale pewnie warto się zastanowić w dłuższej perspektywie no, nad czymś bardziej kompleksowym, tak jak to zrobiła Wielka Brytania jako pierwsza już ponad dekadę temu, czyli nad prawem klimatycznym obejmującym wszystkie sektory, gdzie mamy takie budżety węglowe na kolejne lata, że możemy jako gospodarka wyemitować no jeszcze maksymalnie tyle. To jest, myślę, taka kwestia gdzieś, która powinna być, mogłaby być, czy powinna być poddana też pod dyskusję no, u nas. Czy my, jak my możemy sobie poradzić w praktyce z tymi wymogami transformacji energetycznej tutaj w kraju, no nie tylko poprzez punktowe rozwiązania, ale szerszą koncepcję, bo mamy problem nie tylko w energetyce węglowej, no ale też no za chwilę w zasadzie sektor transportu drogowego będzie emitował tyle, już to są porównywalne liczby, co nasza energetyka, no i tutaj nie mamy żadnego planu. No, z tych dokumentów rządowych, które na dzisiaj są przyjęte, no to wynika, że tu będziemy emitować w perspektywie dekady dwóch, no prawie tyle, co dzisiaj, tak? No i tutaj myślę, że jakieś kwestie preferencji lub obostrzeń podatkowych mogłyby zadziałać, no tak jak to się dzieje w wielu miejscach na świecie, no bo na dzisiaj, a myślę, że tutaj może zmniejsza świadomość tego problemu. No, sektor transportu to jest ten sektor, gdzie w Europie emisje ciągle rosną, a w Polsce rosną najbardziej ze wszystkich państw członkowskich. Tak? I tutaj no mam na myśli konkretnie sektor transportu drogowego, samochody osobowe i tiry. Ale no myślę, że warto by też właśnie rozpocząć dyskusję o tym, no co my jako kraj możemy zrobić więcej i o czymś na kształt krajowego też prawa klimatycznego. No myślę, że dzisiaj w tym szybko zmieniającym się otoczeniu regulacyjnym, takim ponadnarodowym na rzecz właśnie ochrony klimatu, no od szerzej zakrojonych rozwiązań tak czy owak nie uciekniemy. Tak, proszę. Tak sobie myślę, słuchając tutaj pana i myśląc o odpowiedzi na pana pytanie, że właściwie, nie wiem, może upraszczam, ale są takie trzy metody dotarcia i zahamowania. To są oczywiście portfel i wszelkie sposoby, które dotyczą tego, ile płacimy za co. Druga rzecz, zanieczyszczający płaci w najbardziej szerokim tego słowa rozumieniu.
My również stojąc pod prysznicem i myjąc się pod ciepłą wodą 15 minut czy 10 minut, my jesteśmy tym zanieczyszczającym, który powinien ponosić tego konsekwencje, również finansowe. Oczywiście legislacja, która wprowadza właściwe regulacje, pozwala zbudować dobre systemy i tutaj jest cała masa różnych systemów, które powinny być zbudowane, bo system odpadowy jest jednym wielkim, jak gdyby w tej chwili bałaganem i to też jest ogromne wyzwanie. A trzecia rzecz, znaczy to już czwarta chyba mi wyszła, to myślę, że no oczywiście mówimy zawsze o edukacji, podnoszeniu świadomości, że ludzie muszą rozumieć i muszą wiedzieć, dlaczego te wszystkie rzeczy należy wykonywać, ale chyba w ostatnim czasie też coraz częściej mówimy o budowaniu wrażliwości, o takim jakby pokazywaniu, docieraniu do uczuć człowieka po to, żeby lepiej zrozumieć to naprawdę, w jakim momencie jesteśmy, w jakim momencie, jak trudnym momencie jesteśmy. I film z panem profesorem, który został przez Jonathana Ramseya nakręcony i teraz ten kolejny, który wchodzi, to są też takie, to jedne z wielu przykładów, gdzie staramy się docierać do wrażliwości, do czucia, więc myślę, że połączenie tych wszystkich elementów, bardzo możliwe, że może przynieść jakąś zmianę, ale tak naprawdę już patrząc na to, co się dzieje, to niestety póki nie wejdziemy do portfela, to póty to do kieszeni czy portfela, cokolwiek, czyli podatki i wszelkie regulacje, które sprawiają, że będą określone bardzo wysokie koszty związane z niewłaściwym sposobem funkcjonowania. Tylko, znaczy ja się co do zasady zgadzam, tylko też musimy pamiętać o naszym kontekście. Myśmy już mieli taką transformację, która była bardzo kosztowna dla ludzi. Mamy trochę też traumę z tym związaną i my bez akceptacji i zrozumienia społecznego to po prostu tego nie zrobimy. Nawet jak powiemy sobie tutaj, że tak trzeba, to po prostu tego nie zrobimy bez ludzi. Musimy to jednak wziąć pod uwagę i tutaj bardzo też mnie ujmuje ten wątek emocji, nawet jeżeli on nie brzmi tak twardo i technokratycznie, to jednak właśnie uwzględnienie interesów również, czyli też tego lobbingu, o którym mówimy, i emocji jest bardzo ważne, dlatego że to są po prostu elementy, które są. Nie tylko takie racjonalne dane, tylko właśnie oprócz tego partykularne interesy konkretnych grup i emocje, które są z tym związane. Więc mnie się wydaje, że właśnie gdybyśmy pomyśleli o tym tak trzyetapowo, z jednej strony regulacje, które mówią, że na przykład właśnie na rynek nie mogą wchodzić takie i takie urządzenia, że będziemy mieć pewne zachęty podatkowe, ale też kary podatkowe, prawda? Nie wiem, co pan sądzi o takich też wspólnotach energetycznych, o tworzeniu prawa, które będzie korzystne dla tworzenia takich wspólnot czy partnerstw publiczno-prywatnych, o dużej roli miast i regionów też, gmin w ogóle w organizowaniu ludzi wokół siebie. Ale gdybyśmy pomyśleli o tym właśnie tak jeden poziom, to prawo, które już musi zadziałać i ono wywoła też szybkie efekty. Drugi poziom to taki poziom dyscyplinowania siebie i innych, czyli to, co robimy właśnie przez edukację, przez socjalizację w rodzinach. No bo przecież, proszę Państwa, na przykład weźmy narkotyki. Większość ludzi nie bierze narkotyków nie tylko dlatego, że jest to nielegalne, prawda? Tylko dlatego, no, że po prostu uważam, że to jest niedobre dla nas. No bo oczywiście nie mówię tutaj, że wszyscy tak myślą, ale jednak duża część tak. Więc tu drugi poziom to jest ten poziom właśnie socjalizacji i takiego zrozumienia i dyscyplinowania. No i mamy jeszcze trzeci poziom, który polega na zarządzaniu państwem i na zabezpieczeniu tego, jak nam w tym przypadku ta energetyka krąży, prawda? Czyli energia, czyli czy jest stabilnie, czy system jest stabilny, czy jest bezpiecznie, czy jesteśmy niezależni. Bardzo się pięknie i przyjemnie tego wszystkiego słuchało, natomiast muszę teraz wszystko zepsuć jako dziennikarz, bo ja muszę krytykować. To jest moje, za to ludzie mi płacą. Natomiast jeżeli chodzi o podatki, bo tutaj padają takie propozycje, tu podwyższmy opłaty, tutaj daniny, tutaj akcyzy, tutaj jeszcze wyśrubujmy te standardy podatkowe. To jest świetna droga do tego, żeby Janusz Korwin-Mikke miał 65% poparcia w społeczeństwie. Żyjemy w Polsce. W kraju, w którym co piąty obywatel jest zagrożony ubóstwem energetycznym. W tym momencie, już teraz, takie partie jak Konfederacja, jak Solidarna Polska czekają tylko na to, żeby w ludzi uderzyły wyższe ceny za energię elektryczną i ciepło. To jest coś, o czym te partie już teraz sobie kręcą spiny polityczne, mówiąc różne rzeczy, że to Unia Europejska, że to dlatego, że mordują nam węgiel. Abstrahując od tego, ile tu jest prawdy, raczej niewiele,
zwłaszcza w tym mordowaniu węgla, do czego zaraz przejdę, to jednak to chwyci. To są te emocje, bo ludzie, jest taki psychologiczny mechanizm, który sprawia, że my znacznie łatwiej walczymy o coś, co już mamy, żeby tego bronić, niż żeby walczyć o coś, czego nigdy nie mieliśmy. I jestem przekonany, że większość osób na tej sali nawet znacznie chętniej przystąpiłaby do obrony swoich niskich rachunków za energię elektryczną, które już mają, powiedzmy, bo względnie, jeżeli chodzi o Europę, mamy względnie niskie rachunki, niż walczyła o wolność od globalnego ocieplenia, której nigdy nie miała. I to jest niestety problem, który nie da się znieść ustawą. To nie jest jakby do zmiany nowym modelem podatku akcyzowego czy nowym ciężarem fiskalnym. To jest bardzo poważny problem, który może wbrew pozorom odbić w drugą stronę. To znaczy, jeżeli my nie docenimy tej reakcji społecznej, którą powodują już obecne wzrosty cen energii, i jeżeli uznamy, tak patrząc może z taką pewną wyższością, że no wystarczy, że będziemy tłumaczyć tym ludziom, że grozi nam ten czy inny kataklizm. No spójrzmy na przykład, jeżeli chodzi o otyłość i sposoby walki z nią. Mamy na każdym produkcie spożywczym w Unii Europejskiej kaloryczność, to, że na przykład też mamy poszczególne ostrzeżenia przed cukrem, przed nikotyną i tak dalej. Czy to działa, jeżeli chodzi o otyłość? No niespecjalnie, a tu już chodzi o nasze życie. Tu chodzi o nasze życie i zdrowie. Bardzo wymierne wartości, do których wszyscy jesteśmy przywiązani. Więc co dopiero, kiedy mówimy o czymś takim jak globalne ocieplenie, które dla cały czas istotnej części społeczeństwa jest albo w ogóle kwestionowalne, albo istnieje gdzieś tam może na kartach gazet czy na stronach portali. Natomiast, tak troszeczkę uspokajając, pieniądze są. Jeżeli pan pozwoli, taką małą licytację przeprowadzę wśród publiczności. Jak państwo myślicie, ile dorzuciliśmy my jako Polacy do energetyki i górnictwa węglowego w latach 1990-2016? Kto da więcej? Proszę strzelać, proszę się nie bać. Tu nie ma złych odpowiedzi. 10 miliardów, po raz pierwszy. To ile tak, mniej więcej? 10 miliardów, trochę mało. 100 miliardów, jeszcze więcej. Ćwierć biliona złotych. Prawie 230 miliardów, no 230 parę miliardów złotych w latach 1990-2016 dorzuciliśmy do naszej energetyki i górnictwa węglowego. Za to byłyby dwa programy jądrowe, które w tym momencie realizujemy. Ja się usprawiedliwie nie usłyszałem lat i myślałem o rocznym bilansie. Nie. No to rocznie to mniej więcej, powiedzmy to 30 lat, no to troszeczkę mniej tam wychodzi. Natomiast no powiedzmy, że dobrze, że 10 miliardów rocznie. To są pieniądze, które my przepuściliśmy na takie rzeczy jak właśnie nieefektywny system pracy, jak wydobywanie surowca, który jest kupowany tylko przez naszą energetykę, bo nikt innego nie chce. My żyjemy w sytuacji, w której taniej jest wykopać węgiel w Australii, wsadzić go w statek, przepłynąć przez Atlantyk, przez w Ocean Indyjski, potem przez Atlantyk, wyładować go w porcie w Gdańsku, dowieźć do naszej elektrowni, niż zrobić to samo na Śląsku. Żeby to zobrazować jeszcze bardziej. W Polsce rekordzista, jeżeli chodzi o głębokość wydobycia, to jest pokład na poziomie 1299 metrów. W Australii, w Rosji węgiel kamienny wydobywa się metodą odkrywkową, tak jak u nas brunatny, z głębokości około tam 70 metrów. Myślę, że tutaj pani może mi poprawić. To co pan proponuje? Co ja proponuję? Ja jestem tutaj od krytykowania. Nie, nie tylko. Nie. Jeżeli chodzi o propozycję... Ale krytyka może być konstruktywna. Tak, to jeżeli chodzi o konstruktywną krytykę... Co to, bo tutaj też jeszcze jedną rzecz chciałem się odnieść. Tu wybrzmiała a propos efektywność energetyczna. To bardzo się cieszę, że wybrzmiał paradoks Jevonsa. Czyli im bardziej efektywne mamy źródło, tym bardziej jesteśmy chętni do tego, żeby korzystać z tego. Natomiast co proponuję? No niestety trzeba stanąć przed sytuacją, w której musimy troszeczkę zmienić nasz model komunikacji. To znaczy nakładanie na ludzi coraz większych obciążeń wkrótce skończy się tym, że będziemy mieć niekontrolowaną reakcję społeczną. I my musimy znaleźć płaszczyzny w takim naszym imaginarium polityczno-światopoglądowym, które mogą być realnie wykorzystane jako takie, powiedzmy, zapalniki do tego, żeby dana strona czy dana grupa społeczna została zaktywizowana na rzecz walki o klimat. I czasami trzeba być podstępny, niestety. Czasami trzeba robić rzeczy, które no, wydają się może nieco nawet makiaweliczne czy oderwane od naszej moralności, ale będą skuteczne. I dla przykładu, tutaj mówiliśmy już o Energiewende. Proszę sobie wyobrazić, jak no, właśnie środowisko w Konfederacji czy środowisko właśnie prawicy polskiej, z którą ja mam dużo wspólnego, bo często się obracam wśród tych kręgów i staram się tłumaczyć właśnie o globalnym ociepleniu, podziałałoby, że możemy być skuteczniejsi od Niemców na płaszczyźnie transformacji energetycznej, że możemy ich prześcignąć. Że możemy być czymś od Niemców lepsi, wreszcie, w transformacji energetycznej, w wychodzeniu od węgla. Gdybyśmy przestawili może wektory
troszeczkę w tym kierunku i zagrali na tych emocjach, które no, nie wydają nam się może tak szczytne, czy tak realnie, no, obiektywnie, czy tam jak, zależnie od tego, jaką moralność przyjmujemy, dobre, ale będą skuteczne, no, czy to nie jest ten taki makiawelizm klimatyczny, który teraz powinien zostać zaangażowany? Co, ja nie ograniczę emisji? No właśnie. No, nowy program. Co, sąsiedzie, ja ograniczyłem. Nowy program narodowy. Ad vocem ktoś... Okej, więc spójrzcie, że już nam się, mamy kilka podejść, które się kłócą, bo z jednej strony mówimy rozmawiajmy, z drugiej strony słyszymy nie ma czasu, trzeba działać, no ale jak działamy bez rozmawiania, to kończy się za przeproszeniem jak w gąskach. Czyli PGE powiedziało, budujemy elektrownię jądrową tu i ludzie się o tym dowiedzieli z gazet. I efekt jest taki, że elektrowni jak nie było, tak nie ma, a w samej gminie Gąski, no właśnie poza kapliczką broń nas Boże od atomu i mszą w intencji ochrony od atomu, mamy w referendum 95% na nie. Więc te rozwiązania siłowe, drastyczne, bez dyskusji, no właśnie kończą się tym, że nie robimy tego, co chcielibyśmy, już siłowo czy nie, ale zrobić. Pani w Gąskach była. Tak, byłam w Gąskach wtedy, kiedy zaraz po ogłoszeniu krótkiej listy lokalizacji i tylko chciałam tutaj dodać, że to było makiaweliczne właśnie. PGE tak wymyśliło wtedy. Ogłosimy 4 lokalizacje, tak krótką listę. Te gminy będą lepsze niż inne, zostaną wybrane do tego, żeby mieć elektrownię, prawda? No i skończyło się, jak się skończyło. Czyli tam się jeszcze pojawiło hasło terapia szokowa. To była nowa doktryna w public relations, zamiast dyskutować, bo ile można dyskutować i tracić na to czas, to zrobimy terapię szokową i po prostu przyjdziemy i powiemy, że robimy. Znaczy, ja się tylko pozwolę nie zgodzić, że to było makiaweliczne, to było po prostu głupie. Znaczy, nie sądzę, że Niccolò Machiavelli by dopuścił do tego, żeby burmistrz czy tam prezydent Gąsek, która jechała wtedy na konferencję do premiera, dowiedziała się o tym, że będzie miała w gminie budowaną elektrownię jądrową właśnie podczas tej konferencji. Także... Ja tutaj nie nawiązywałam do Machiavellego, tylko bardziej do tego pomysłu bycia makiawelicznym właśnie w takim sensie, bo to oczywiście my tutaj to trochę uproszczamy, prawda? I tutaj też było takie uproszczenie, ale... Ja muszę powiedzieć, że z założenia budzi to we mnie wątpliwość, bo wydaje mi się, że jednak to, co możemy zrobić, to trzeba zrobić w sposób transparentny i trzeba z ludźmi rozsądnie i uczciwie rozmawiać i rzeczywiście jasno im komunikować decyzje również. I to jest też stanowisko, które wielokrotnie, z którym wielokrotnie spotykałam się z działaczami środowiskowymi, właśnie orędownikami Sprawiedliwej Transformacji, którzy mówili, trzeba ludziom powiedzieć, że ten węgiel nie ma sensu, żeby oni się zdążyli przygotować, dlatego że świat idzie w takim kierunku i w związku z tym to jest rzeczywistość, która nas otacza i my im wcześniej zaczniemy się do tego przygotowywać, tym lepiej. Nie, tutaj nie ma co zwodzić, jakby odwlekać tego i mówić, no to jeszcze trochę, to jeszcze zatrzymamy, zaczekajmy jeszcze z tą decyzją, tylko po prostu trzeba zacząć wdrażać programy, ale te programy muszą być oparte na tym, czego ludzie potrzebują, więc... No więc tutaj właśnie ta makiaweliczność tak, mi trochę... Tak mi się przypomniało kiedyś, jak słuchałam dyskusji i ktoś powiedział, że właściwie górnicy to już dawno zrozumieli, że ten węgiel już się kończy i już koniec tej epoki, tylko związki zawodowe górników nie chcą się z tym pogodzić i dlatego ta dyskusja tak trwa i trwa. No, ja mogę powiedzieć właśnie z tej wizyty w Turowie z zeszłego tygodnia, że jeden z tamtejszych wicedyrektorów odpowiedzialny za ochronę środowiska, no właśnie, no wprost mówił, my rozumiemy, że to jest technologia schyłkowa, no ale no ludziom prądu nie wyłączymy, więc okej, jak będziecie mieć inne źródło, to my wyłączymy, a póki co no, działamy dalej. Przepraszam, myślałem, że profesor się tak za mikrofon złapał ad vocem. Znaczy... Może prawnica, jak nie, to ja może powiem, co z tymi podatkami. Też można makiawelicznie, jak koniecznie pan redaktor chce. To taki pomysł miał na przykład James Hansen, prawda? To znaczy podatek węglowy z tak zwaną dywidendą węglową. To znaczy neutralny fiskalnie, na którym państwo nie zarabia, dopłaca tym ludziom, którzy mają te największe potrzeby, najmniejsze zużycie. Każdemu porówno tak naprawdę dopłaca. Natomiast płacą za to najbogatsi. Podatek węglowy pobierany u źródła jeszcze. Gdzieś jak w momencie, jak węgiel czy gaz czy ropa wypływa na powierzchnię, no to natychmiast jest opodatkowana i wtedy wszystko, że tak powiem, idzie w te koszty. Pomysły są. Jest inny pomysł, bardzo konserwatywny.
który na przykład opublikował Sir Partha Dasgupta na zlecenie rządu brytyjskiego w raporcie, który się niedawno ukazał. To znaczy wycenić kapitał natury, prawda? I przydzielić ten kapitał natury i spadek tego kapitału natury, no to jest spadek kapitału, spadek wartości różnych rzeczy. Jak go podzielić, jak to technicznie zrobić, no to znowu jest mnóstwo dyskusji. Pomysły, że tak powiem, systemowe są. Pomysły systemowe są. Natomiast jak mówimy o pomysłach prawnych, no to dlaczego na przykład nie wprowadzić takiego pomysłu, jak pomysł, że tak powiem, istnieje pomysł ocenny, że tak powiem, skutków finansowych dowolnej ustawy i musi być przeprowadzony. Dlaczego nie ma być oceny skutków emisyjnych w krótkim i w długim okresie czasu dowolnej ustawy, czy skutków dla bioróżnorodności? Moim zdaniem zagranie tego typu kartami to jest zamiast grać na poziomie, że tak powiem, pojedynczego rozwiązania, kłócimy się, czy diesle wpuszczać do miast, czy nie diesle wpuszczać do miast. Nie chodzi o diesle, chodzi o emisję z samochodów. Samochody mają być nieemisyjne albo mamy nimi nie jeździć, żeby nie emitować. Więc tutaj jest ten problem. My to wszystko rozmieniamy na drobne. Ja tu się znowu zgodzę, no myśmy sami postulowali jakiś czas temu właśnie w związku z tym europejskim prawem klimatycznym, żeby ocena skutków regulacji no ważnych ustaw była też uzupełniana czy poszerzona o taką ocenę skutków klimatycznych, tak? No de facto właśnie nowe regulacje unijne wymagają tego teraz od państw członkowskich, żeby ten klimat był widoczny w każdym aspekcie takim też prawnym, regulacyjnym, a co do tych kwestii podatkowych, około podatkowych, no to w mojej opinii no pewnie znów mamy tutaj w Polsce trochę źle ustawione priorytety. Tutaj mogę potwierdzić dane przytaczane przez pana redaktora, że w ostatnich latach też myśmy to z think tankiem Visa Europa niedawno badali, no to w dalszym ciągu te dopłaty w uproszczeniu mówiąc z państwowej kasy do energetyki węglowej i górnictwa to są rzędu 7 miliardów złotych na rok. No i to są pieniądze nas wszystkich gdzieś tam pompowane w dalszym ciągu w schyłkowe sektory, tak? Z tytułu takiej nowej opłaty mocowej, którą płacimy no, dopiero od niedawna wszyscy na rachunkach, to jest ponad 5 miliardów złotych rocznie i tutaj no, jest perspektywa plany, tak? Pytanie, co z tego wyjdzie kolejnych dopłat do no, coraz mniej rentownego sektora górnictwa węgla kamiennego. No i jeszcze jeżeli chodzi o te kwestie takie parapodatkowe, to też no, to, co by było myślę pilnie do poprawy, to są zasady wydatkowania funduszy tu na poziomie krajowym z tego unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, tak zwanego EU ETS. No, my tutaj w tym roku idziemy na tutaj przychody do budżetu rzędu 20 miliardów złotych. No i a w zasadzie no, od lat i to wszystkie poprzednie rządy no, praktykują coś takiego, co można nazwać z grubsza kreatywną księgowością. Tutaj dyrektywa wymaga tyle, żeby równowartość przynajmniej połowy tych środków była wydawana na różnego rodzaju zielone cele, no ale jak przychodzi do raportowania... Nie mówmy zielone, mówmy nieemisyjne, tak. I bioróżnorodność. Zielona energia w Danii 48% to jest wycinanie lasów na pelet, żeby spalać energię. Nie mówmy zielona, proszę. Ja wydłużyłem takiego sformułowania zielone, bo tu no nawet jakby nie chodzi konkretnie o redukcję emisji, tak, tylko o jakieś inwestycje, powiedzmy, szeroko rozumiane proekologicznie. No, tylko my tutaj często właśnie jak przychodzi do raportowania, na co wydaliśmy tę naszą pulę, tam są wpisane rzeczy, które i tak jakby są realizowane z innych koszyków, tak, z różnych programów państwowych, inwestycyjnych, czy chociażby w zakresie źródeł odnawialnych. No i te pieniądze mogłyby i moim przynajmniej zdaniem powinny być w szerszej części znaczone
Dzisiaj mam tylko taki malutki komponent rekompensat dla odbiorców energochłonnych, no ale no, daleko nie trzeba po prostu szukać, tak? I oczywiście gdzie w sytuacji kryzysu po pandemii, no to Ministerstwo Finansów pewnie w każdym kraju no, chętnie położy rękę na środkach o tej skali, ale no jednak no, powinniśmy się transformować, powinniśmy robić znacznie więcej dla klimatu i takie środki są i od lat są przepalane, tak? Jak na wszystkie idą na wszystkie inne cele, tylko nie na to, na co powinny. A szkoda, moglibyśmy być już trochę bardziej zaawansowani tutaj. Drodzy Państwo, zostało nam 20 minut, a obiecałem jeszcze oddać głos sali, więc ja proponuję tak. Państwo zastanówcie się, kto ma pytanie osobiście, kto chce zadać, to wystarczy podnieść rękę i koledzy, koleżanki podejdą z mikrofonem. Jeśli ktoś nie chce zadać osobiście, to na ścianach wiszą takie QR-kody. Można je zeskanować w aplikacji i wtedy Krzyśkowi, kuratorowi wystawy wyświetli się to pytanie. To proponuję tak, Państwo się namyślcie, a możemy zrobić w tym momencie takie rundkę takiego, nie wiem, minutowego, dwuminutowego podsumowania od każdego? Czy najpierw pytania? Ktoś ma gotowe pytanie? Dobra, to zacznijmy w takim razie od takiej rundki. Czyli mamy, rozumiemy potrzebę tej transformacji, widzimy, że ona jest głęboka i szeroka, ale żebyśmy wyszli stąd z poczuciem, że wiemy, co robić, więc prośba o taki końcowy komentarz, pozytywny, jeśli krytyczny, to konstruktywnie, no to właśnie, jak żyć? Dobrze i komfortowo i miło, tak. I nie zielono, ale niskoemisyjnie. Nie, powiedziałabym tak, proces transformacji energetycznej jest niezwykle istotny dla klimatu i to nie jest kwestionowane, to z tym tutaj się wszyscy zgadzamy. Elementem tego jest, czy warunkiem koniecznym jest odejście od węgla, ale to jest proces nie tylko technologiczny, to jest proces technologiczno-społeczny, technologiczny właściwie możemy powiedzieć. Wiąże się ze zmianą znaczeń, więc niezwykle istotny jest to też język, jakim o tym będziemy mówili. Zresztą tutaj właśnie ta korekta pana profesora tego dowodzi, że to jest niezwykle istotne, jak my sobie budujemy wyobrażenia tego, w jakim świecie chcielibyśmy żyć i w związku z tym, jakie technologie mogą nas do tego zbliżyć, do tego właśnie świata. To na przykład oznacza również redefinicję naszych relacji właśnie z przyrodą czy z naturą. Na przykład odejście od eksploatacji w stronę większego partnerstwa. Więc myślę też pozytywnie, rzecz ujmując, że się dużo bardzo ostatnio dzieje takich pozytywnych sygnałów. Dużo się dzieje w miastach, dużo się dzieje w regionach, dużo się dzieje w grupach aktywistów. Te wysiłki no, na pewno nie zostaną zmarnowane. Natomiast to, czego nam brakuje jeszcze, to właśnie tej woli tutaj politycznej i woli rządzących. Tak, wola rządzących polityczna i zmiany systemowe są tutaj podstawą. Natomiast myślę, ja bym rzuciła tutaj jednak taki wątek biznesu, bo z jednej strony jest to grupa, która wnosi bardzo dużo innowacyjnych rozwiązań i trzeba sprzyjać temu, żeby one się miały możliwość realizacji i żeby mogły jak najszybciej zmieniać naszą rzeczywistość, ale też trzeba doceniać to, że biznes, który z takich czy innych pobudek dokonuje zmiany wewnętrznej i no teraz wiemy o taksonomii, wiemy o regulacjach, które wchodzą, o konieczności raportowania z uwzględnianiem ESG, to są zmiany, które będą docierały coraz głębiej do coraz większej ilości przedsiębiorców, a to oznacza, że właśnie to jest też być może ten kierunek, czyli wspieranie tych, którzy jak najwięcej oddziaływują, czyli mają jak największe łańcuchy wartości i mogą jak najbardziej stymulować do zmiany współpracujące z nimi podmioty. Ja mam dwie wiadomości, dobrą i złą, od której zacząć? Złych nigdy za wiele. Nie działa. To jest zła wiadomość. Dobra, mamy plan transformacji energetycznej Polski.
I niestety ten plan jest już do wyrzucenia. Właśnie nie działa. Znaczy polityka energetyczna Polski do 2040 roku jest dokumentem już nieaktualnym. Chociażby jeżeli chodzi o wyliczenia kosztów emisji do pozwoleń do emisji dwutlenku węgla. Ale biorąc pod uwagę skalę naszych zapóźnień, jeżeli chodzi o realizację naszej transformacji energetycznej na przestrzeni ostatnich 30 lat, no można powiedzieć, że ona leżała odłogiem przez te trzy dekady. I patrząc w przyszłość, biorąc pod uwagę skalę tych wyzwań, możemy być liderem w skali Europy, jeżeli chodzi o tempo odchodzenia od węgla. Nie dlatego, że jesteśmy tacy wspaniałomyślni i sobie tak zaplanowaliśmy, tylko dlatego, że starzeją nam się moce węglowe i to bardzo gwałtownie. My musimy te takie bloki 200 wyrzucać już z systemu hurtowo, bo one są po prostu już za stare. Nie możemy budować nowych. Mamy problem z luką generacyjną, o której mówi Urząd Regulacji Energetyki. Musimy ją czymś zastępować i tutaj rodzi się bardzo dużo niebezpieczeństw. Ale patrząc na to, jak wygląda w tym momencie polska energetyka i z racji tego, że ona była tak nieruszana, to my naprawdę możemy być tym liderem odchodzenia od węgla. Tylko to będzie bardzo bolesne dla całego społeczeństwa. I tylko dodam właśnie, że tak metaforycznie czy obrazowo to ujmując, mieliśmy do wyboru albo sobie zejść tak może nieco okrężnymi drogami łagodnie w dół zbocza, tak naszymi emisjami, z udziałem węgla, albo zeskoczyć w przepaść. No myśmy wybrali tę drugą drogę, natomiast będzie ona bardzo szybka i pewnie spektakularna. Natomiast niestety będzie bardzo obciążająca nie tylko gospodarczo i finansowo, ale też nawet z punktu widzenia bezpieczeństwa geopolitycznego dla naszego kraju. Ale też skaczemy w gaz ziemny. No ale ten gaz ziemny też już jest rugowany. Znaczy on się, Unia Europejska przymierza do tego, żeby go tam już powoli gdzieś spychać. I ta metka paliwa przejściowego chyba po tym kryzysie, który w tym momencie mamy na rynkach, będzie powoli odklejana jako coś, co no, nie sprawdza się, jeżeli chodzi właśnie o te zabezpieczenie takiego rozwoju. Natomiast oczywiście no, będziemy skakać w gaz ziemny, chociaż i tak... Znaczy ja mówię o naszej polskiej polityce. Tak, tak, tak. Natomiast, tak, to będziemy oczywiście i to myślę, że ta dekada teraz obecnie to będzie dekada gazu ziemnego w Polsce, jeżeli chodzi o elektroenergetykę. Zielonego gazu? No ja jak zwykle powiem ogólnie, to znaczy w zasadzie jedyną rzecz, którą mogę powiedzieć, to musimy patrzeć na to syntetycznie. I w zasadzie każde działanie przy odejściu od... Znaczy nie mówmy odejście od węgla. Mówmy odejście od emisji gazów cieplarnianych. Każde działanie, które nie prowadzi do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i to nie tylko, że tak powiem, takie wyrywkowe, tylko w całym cyklu, gaz w całym cyklu wcale nie jest mniej emisyjny niż węgiel. To jest taka sprawa. To jest kiepskie rozwiązanie. Czy nie powinno być stosowane? Druga sprawa jest taka, każde działanie, które zmniejsza bioróżnorodność, to jest to działanie, którego należy za wszelką cenę unikać. I trzecia sprawa jakby jest taka, że nie ma ważniejszej rzeczy w Polsce w tej chwili niż kwestia odejścia od emisyjności. Żaden centralny port komunikacyjny, żadna inwestycja jakakolwiek wielka nie są ważniejsze od tego, bo energia jest podstawą cywilizacji, podstawą gospodarki, podstawą naszego dobrobytu, podstawą naszego bezpieczeństwa. I oczywiście musimy starać się jej jak najmniej zużywać, będąc cały czas bezpieczni, ale musimy o tym przede wszystkim pamiętać. Ona nie bierze się znikąd. No ja mogę powtórzyć, że no na pewno nam potrzeba bardziej progresywnych decyzji politycznych tutaj na rzecz ochrony klimatu i tak jeszcze w kontekście tego trwającego w tej chwili kryzysu energetycznego, cenowego, zwłaszcza w Europie. No ja mam nadzieję, że tutaj pewne kwestie zostaną zweryfikowane w tym wynikające z tej przywołanej przez pana redaktora polityki energetycznej Polski, żebyśmy uniknęli no takiej pułapki gdzieś spadania z deszczu pod rynnę, że z węgla na gaz, no bo my w tej chwili jako państwo na papierze planujemy tutaj największe w skali Europy zwiększenie wykorzystywania gazu ziemnego około czterokrotne w porównaniu, jeżeli punktem wyjścia jest dzisiaj do 2030 roku i wielkoskalowe inwestycje. Także może tutaj w związku z tą obecną sytuacją te priorytety się zmienią. No i oczywiście no
transformacja energetyczna musi mieć i będzie miała ten aspekt społeczny i widzimy gdzieś na Zachodzie w tej chwili takie paniczne ruchy związane właśnie z dopłatami do cen energii elektrycznej, gazu. Coś takiego jak w Polsce miało miejsce 2 lata temu, że każdy miał de facto subsydiowany rachunek za energię elektryczną. No, mam nadzieję, że teraz też podejdziemy do tego problemu na spokojnie, no bo jest ta grupa 5-10% obywateli, którzy są najwrażliwi energetycznie, no i do nich powinno być punktowo gdzieś kierowane wsparcie, no ale trzeba pamiętać, że koszty wytwarzania energii z paliw kopalnych będą rosły, no i to jest też taki stymulant do przechodzenia na zielone źródła, oszczędzania energii i tak dalej. No także od tej transformacji energetycznej nie uciekniemy, o wrażliwych energetycznie trzeba dbać, no ale też trzeba tutaj akurat w Polsce, gdzie my jesteśmy mocno zapóźnieni, podejmować no, zdecydowane i bardziej progresywne decyzje na poziomie takim właśnie politycznym. Ja jeszcze dodam na koniec, jeśli można, nie wierzmy w gruszki na wierzbie. To znaczy nie wierzmy w technologie, które cudownie mają nas zbawić. Nagle ni stąd, ni zowąd wodór. Nagle ni stąd, ni zowąd magazyny energii. Może pomogą, może nie pomogą. Tego nie wiemy. My musimy odchodzić od węgla, mając to, co mamy. A mamy, dostępna jest nieemisyjna energetyka jądrowa, nieemisyjna energetyka wiatrowa, i mało emisyjna, z mniejszym, że tak powiem, możliwością wykorzystania, bo już kwestia produkcji jest bardzo dużo bardziej przerywana niż z energetyki jądrowej czy węglowej, energetyka słoneczna. Zimą słońce nie świeci, wiatr czasem nie wieje, energia musi być w jakimś zakresie w gniazdku, ale produkcja z wiatru i z fotowoltaiki jest tania i może być stosowana powszechnie. To o tym pamiętajmy. Więc jest rola państwa w sieci energetycznej, jest rola nasza w tych systemach, które możemy zrobić i nie wierzmy w gruszki na wierzbie, bo musimy to zrobić już teraz tym, co mamy. Szczególnie, że i tak jesteśmy spóźnieni, podobnie jak my z czasem panelu, więc oddaję głos już organizatorom. Znaczy poprzez organizatorów państwu. Mam jeszcze czas na kilka pytań. Widzę, że jest jedno z sali, więc może od niego zaczniemy. Tak, prośba o mówienie do mikrofonu, szczególnie ze względu na osoby, które są na streamingu. Mi do głowy przychodzi jedno pytanie właściwie. Znaczy tak, bo wiemy, że jest źle. Znamy całą naukową stronę tego procesu, jakby elity rządzące, no bo nie mówię, że masy, ale jakby jest dostęp do informacji. Wiadomo, że już nie mamy czasu na bardzo wiele rozwiązań. Wiadomo, że istniejące plany, o których pan wspomniał, jakby już się troszkę zdezaktualizowały. Jakieś może, istnieje metoda rozwiązania tego problemu, czyli jakby zeroemisyjność netto w Polsce, ale no to jakby to wymaga właśnie decyzyjności, sprawności działania. Jakby widzimy po obecnie rządzących, którzy i tak wnosi mają regulacje różne środowiskowe i rozmontowali de facto system, nie wiem, ocen środowiskowych, albo po prostu go nie stosują, albo jeżeli dyrektor wyda taką decyzję, to go zwolnimy. Jakby ja mam taką, bardzo się mocno zastanawiam, na ile ludzie nie zostaną w pewnym momencie zradykalizowani. Oczywiście nie wszyscy, tylko jakieś małe grupy i powiedzą sobie coś takiego. Skoro czeka nas katastrofa, skoro obecnie działania nie doprowadzają nas do żadnych rozwiązań, no to może powinniśmy, jakieś małe grupy osób tak stwierdzą, po prostu zacząć wysadzać te elektrownie węglowe w Polsce. I się zastanawiam, na ile naprawdę, już nie jako chwyt jakiś retoryczny, czekał nas tacy ekoterroryści. I nie wiem, i być może to jest pytanie do pani profesor, czy jakby takie... Czy coś takiego w ogóle jest możliwe w jakiejś perspektywie, nie wiem, 5-10 lat, że pojawią się ludzie, którzy powiedzą, strajki nie pomogły, wybory nie pomogły, politycy nie działają i tak zginiemy, więc może chociaż ostatnia szansa, no właśnie. Ja szczerze myśląc, że jak zaczął pan pytanie, że no i tak będzie katastrofa, to myślałem, że to zmierza w stronę, a po nas choćby potop, skoro i tak jest źle, to chociaż my się bawmy, więc zaskoczył mnie ten obrót sprawy, więc tym bardziej z chęcią posłucham odpowiedzi. Czy my ich powinniśmy może szkolić?
To jest tak, że jak socjologowie próbują przepowiadać przyszłość, to się prawie nigdy nie sprawdza. Więc w takim razie, gdybym miała mówić na odwrót, tak, żeby się to nie spełniło, to powiem tak, jest to możliwe. Natomiast mówiąc poważnie, mam nadzieję, że nie. Że oczywiście my obserwujemy w różnych obszarach życia takie radykalizacje ruchów, które w coś bardzo wierzą, które czują, że ich postulaty nie są spełniane, ale no, uważam, że do tego, szczerze mówiąc, uważam, że do tego nie dojdzie, ale też naszym obowiązkiem jest zrobić wszystko, żeby nie doszło. Czyli właśnie rozmawiać, prowadzić dialog, utrzymywać sferę publiczną w sposób transparentny, budować demokratyzację, czyli demokratyzować w ogóle tą sferę, dopuszczać ludzi do decyzyjności, uznawać ich argumenty, nawet jeżeli nam się wydaje czasem naukowcom, że one są bardzo emocjonalne i przecież tak dane mówią coś innego. Zresztą podobny wniosek był wczoraj z wykładu pani profesor Oreskes, prawda? Ona też mówiła o tym, rozmawiajcie z ludźmi, słuchajcie w ogóle tego, co ludzie mówią, słuchajcie ich obaw i rozmawiajcie z nimi w taki sposób, żeby je wyjaśniać i żeby zbliżać stanowiska. Natomiast w ogóle polaryzacja w takiej rodzaju jak deliberacja, ona też występuje, tylko my mamy też pewne mechanizmy, jak sobie z nią radzić, w tym również bezpieczeństwa i w ogóle rozwój, prawdopodobnie rozwój przyszłej energetyki, on będzie generował coraz to nowe obszary takiego ryzyka i niepewności, nie tylko te, o których pan wspomniał, ale też będą potrzebne różne zabezpieczenia też przed cyberatakami, prawda, przez dostępem do tych inteligentnych sieci, do których się będzie można przecież zawsze też włamywać, więc to będzie wymagało takich zabezpieczeń. Natomiast niech to, co pan powiedział, zabrzmi jako pewnego rodzaju straszak, obok innych, które funkcjonują, prawda, też takich, że będą migracje klimatyczne, że będziemy musieli się z tym też uporać jakoś, żeby jednak do tego nie dopuścić. Ja takie małe może zdanie odrębne. Ja uważam, że do tego już doszło. Nie u nas, ale w Niemczech. Jeżeli się sobie przypatrzymy, co tam się działo na terenach odkrywek, czy to w obronie lasu Hambach, czy właśnie przy poszerzaniu odkrywki Garzweiler, czy przy wyburzaniu miejscowości Imerat, tam były bitwy, to była wojna. Tam na teren odkrywki wparowywało czasami 1000 parę osób i biło się z policją. I to nie tak, że tam były przepychanki, tylko tam szedł gaz łzawiący, psy, helikoptery, transportery opancerzone. Tam naprawdę był rzucany ciężki sprzęt, żeby tych ludzi jakoś okiełznać, bo oni się z tą policją bili. Był też jeden przypadek śmiertelny w czasie obrony właśnie lasu Hambach, kiedy jeden z aktywistów spadł z takiego miasteczka linowego, które sobie zawiesili aktywiści na drzewach. Ale też były takie sytuacje, w których aktywiści rzucali w policję koktajlami Mołotowa i pracowników kopalni. No to jest naprawdę taki już ekoterroryzm? Tak, myślę, że to można nazwać. Oczywiście ten akurat był czyniony powiedzmy w słusznej sprawie, tak, bo tu chodziło o wyhamowanie odkrywki. Czy metody są dobre? Ja nie jestem w stanie tego ocenić. Znaczy ja nie lubię radykałów, bo dla mnie zawsze ocierają się o dystopię. Natomiast wierzę, że ci ludzie myśleli, że robią słusznie, chociaż ja nie popieram takich działań, bo nie popieram napaści na drugiego człowieka. Tak samo jednak warto też zauważyć, że to ma też drugą stronę, bo na przykład we Francji przy budowie elektrowni jądrowej Superphénix jeden z aktywistów przeciwnych energetyce jądrowej ostrzelał budowę z RPG-7, bo mu się nie podobała. Więc no można, tylko nie sądzę, że to jest akurat ten kierunek, który się zgodzę, że to nie powinniśmy do tego dopuścić. My musimy mieć jakieś społeczne wentyle bezpieczeństwa, żeby nie dopuścić do tego, żeby w grę wziął jakieś bojówki zielone, czy jak się będą tam nazywać. To nie jest dobra droga. Niskoemisyjne bojówki. Krzysztof ma pytanie. Tak, spróbujmy może skończyć jednak pozytywnie troszkę. Jest jedno pytanie z sieci, które można zmusić do tego. Polska kultura popularna pełna jest powieści osadzonych w historiach alternatywnych, a jednak nie mamy zbyt wielu dzieł opisujących wizję Polski, gdzie transformacja energetyczna się udała. I może to jest takie pytanie o to, jak wspomóc wyobraźnię osób, które tworzą takie wizje alternatywne, no bo skoro mamy tyle rozwiązań, o których Państwo mówiliście, to dlaczego one się nie przebijają do popkultury i do takiej ogólnej świadomości, że się da? Więc może takie wsparcie na koniec naszej wyobraźni, jak te wszystkie wnioski, które padły tutaj, wykorzystać, żeby te pozytywne wizje częściej się pojawiały również w mediach i w popkulturze. To może ja, jeśli mogę zacząć to trochę komentować. I proszę Państwa, jest coś takiego, jest taka koncepcja rozwijana przez również panią profesor z Uniwersytetu Harvarda, Sheila Yasanov i jej współpracownika.
która dotyczy, to się nazywa socjotechniczne imaginaria. I dotyczy to również popkultury, ale mniej więcej polega to na tym, że ludzie wokół technologii właśnie budują sobie wizję takiego lepszego świata. Świata, do którego te technologie mają doprowadzić. I to obejmuje, to jest w ogóle bardzo wpływowe, to jest podzielane przez duże grupy ludzi i to obejmuje elementy polityki, wpływa na to, gdzie są lokowane środki na przykład na badania naukowe, czyli tak naprawdę jaka przyszłość jest potem wytwarzana. To są elementy wiedzy potocznej, takich wyobrażeń grupowych, ale także dyskursy naukowe. I w Polsce myśmy zidentyfikowali 3 takie właśnie główne, które dotyczą tej wizji transformacji, jaka transformacja ma być. Jedną nazwaliśmy jakoś to będzie, o tej nie będę mówić, to jest dominujące imaginarium naszym zdaniem. Druga to jest taka wizja takiego technopolu, nazwaliśmy to bright future, taka jasna przyszłość oparta o nowoczesne technologie, wszystko opomiarowane, wszystko połączone, prawie że latające samochody, ale to już troszkę upraszczam. I trzecia taka wizja, która jest wyraźnie się pojawia, którą my wyraźnie widzimy już, że pojawia się wśród ludzi, ale taka alternatywna wizja, to nazwaliśmy to nasza energia właśnie, czyli takie wyobrażenie świata, w którym mocno rozwija się demokracja energetyczna. I teraz ona się zaczyna przebijać. My widzimy wpływy tych imaginariów nawet w dokumentach rządowych, oczywiście w raportach NGO-sów i zaczyna się również pojawiać w takich wizjach popkulturowych. Więc stawiam teraz taką właśnie, jak socjolog przewidujący przyszłość, taką hipotezę, że to się będzie wzmacniać, że to będzie coraz bardziej widoczne, że twórcy kultury, zresztą wystawa tutaj, którą mamy, tam też już takie wątki się pojawiają, chociaż jeszcze może nie tak mocno, jak byśmy sobie życzyli, ale że to jednak zawładnie wyobraźnią zbiorową i wtedy zaczniemy mieć oczekiwania z tym związane, wyraźniejsze wobec polityków i politycy będą śmielsi w podejmowaniu decyzji i będziemy inwestować w takie właśnie badania, w związku z tym będziemy się do tego zbliżać. Ja tylko tak na szybciutko dodam, że oczywiście rola kultury tutaj jest ogromna i my bardzo też w ramach naszych działań stawiamy na wykorzystanie przekazu, jaki niesie ze sobą w ogóle wszystkie środki artystyczne dotarcia do człowieka. Ale tak, może to niekoniecznie w temacie, ale pomyślałam sobie, że i o tym też rozmawiałam od dłuższego, żeby wreszcie zmienić przekaz, jaki płynie w mediach poprzez reklamy, czyli taki klasyczny marketing, który tak naprawdę napędza konsumpcjonizm i sprawia, że naprawdę trudno jest znaleźć rozwiązanie i przemówić do człowieka, żeby inaczej zaczął myśleć i funkcjonować, kiedy z drugiej strony jest zderzany czy bombardowany jest wszelkiego rodzaju reklamami. Już nie mówię nie tylko o reklamach telewizyjnych, ale nawet reklamach radiowych, kiedy to już był absolutny fenomen, kiedy w TOK FM-ie była audycja właśnie dotycząca kwestii osiągnięcia neutralności klimatycznej, kryzysu klimatycznego i tak dalej. I za chwilę była reklama samochodów i czy czegoś innego. No po prostu zderzenie tych dwóch rzeczy było naprawdę szokujące, więc myślę, że tutaj jeszcze kultura to jest jakby jedna rzecz, a druga to jest dotarcie do tych, którzy tworzą nam przekaz w mediach makro. To ja pozwolę sobie zauważyć, może troszeczkę zmieniając istotę pytania, mianowicie, że mamy już w kulturze bardzo fajne teksty, które pokazują, jak dobra jest gospodarka niskoemisyjna, zeroemisyjna. Na przykład Władca Pierścieni. Jeżeli spojrzymy, jak wysoce emisyjna gospodarka Isengardu zadarła z lasem Fangorn i przegrała potem wojnę o pierścień i że nie pomogły jej te huty i kuźnie, gdzie wykluwały się Uruk-hai, bo przyszły enty i po prostu zmiotły Sarumana z ziemi. Albo jeżeli spojrzymy na krasnoludy, które kopały tak głęboko w poszukiwaniu Mithrilu, że obudziły zło. I właśnie ten Balrog jako metafora globalnego ocieplenia, który wylazł nagle ze względu na naszą chciwość w poszukiwaniu tych dóbr ziemi, które sobie ziemia skrywa i zniszczył prawie doszczętnie rasę krasnoludów, no to przemawia, bo wszyscy znają Legolasa, Gimniego, Frodo i tak dalej. To jest uniwersalne. I właśnie przez to, przemycając takie wątki, pokazujące, jak rasy elfów, ludzi żyły sobie zgodnie z naturą, nie naruszały jej praw i porządku i dzięki temu wygrały, no to może być coś, to może być chwytliwe. Więc nie musimy tutaj tworzyć jakichś własnych fantazji i wielkiej Polski atomowej, gdzie krążowniki Józef Piłsudski będą wydobywały uran z asteroidów, tylko mamy już dostępne bardzo szerokie palety tekstów kultury, które mogą być w ten sposób wykorzystywane.
A jeszcze dodam, że Tolkien w swojej biografii, znaczy w biografii jest napisane o tym, że jako dziecko właśnie wychowywał się w pięknych stronach, które zostały zdewastowane właśnie przez przemysł. I jego obraz dzieciństwa to są piękne lasy wycięte w pień pod budowę fabryk. No, no i to jest właśnie kamień węgielny pod potem tę wizję Isengardu. Szanowni organizatorzy, o 17.34, czyli... Bardzo serdecznie wszystkim obecnym tu na żywo i wirtualnie dziękujemy za udział i za debatę. I również naszym panelistom, czyli doktor habilitowanej profesor UJ Aleksandrze Wagner. Ja dodam, nie zapominajmy o tej ustawie wiatrakowej. To ona musi polecieć jak najprędzej. Marii Andrzejewskiej, dyrektor UNEP GRIDW Warszawa. Redaktorowi Jakubowi Wiechowi z portalu Energetyka 24. Profesorowi doktorowi habilitowanemu Szymonowi Malinowskiemu z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i z Nauki o Klimacie. I Wojciech Kukuła, Client Earth. Dobrze, to transmisję możemy skończyć, a ja jeszcze raz sobie muszę przeczytać to klaskanie. Mając obrzękłe prawice, lud woła o czyny. Działajmy. Dziękuję wszystkim. Dziękujemy. I dziękujemy Darkowi Aksamitowi, który prowadził wspaniale to spotkanie.